Zadanie siódme. Na ilustracji przedstawiono zakupy zrobione przez Tomka. Punkt A. Co waży więcej? Ser czy jogurt? Wiemy, że jogurt waży 150 gramów, a ser 25 dekagramów. Żeby łatwiej porównać te wartości zamienię dekagramy na gramy. W tym celu 25 dekagramów muszę przemnożyć przez 10, czyli po prostu przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. I mam 250 gramów. Cięższy jest ser. Zapiszmy odpowiedź: Ser waży więcej niż jogurt. Punkt B. Ile razy cięższy jest ryż od sera? Masę ryżu zamienimy na gramy. W tym celu wystarczy przemnożyć jego wagę czyli 1 kg przez 1000, czyli przesunąć przecinek o 3 miejsca w prawo. Otrzymałam 1000 gramów. Żeby obliczyć, ile razy cięższy jest ryż od sera, podzielę masę ryżu przez masę jogurtu. 1000 gramów dzielone przez 250 gramów to 4. Zapiszę odpowiedź. Ryż jest 4 razy cięższy niż ser. Punkt C. O ile gramów cięższy jest ryż od jogurtu? Wiemy już, że jogurt waży 150 g, a ryż 1000 gramów. 1000 gramów minus 150 g jest 850 gramów. Zapiszmy odpowiedź. Ryż jest o 850 g cięższy od jogurtu. Punkt D. Ile ważą całe zakupy? Ryż waży 1000 g, jogurt 150 g, a ser 250 g. Razem będzie to 1400 g. Możemy jeszcze zamienić to na kilogramy. W tym celu naszą liczbę muszę podzielić przez 1000, czyli przesunąć przecinek o 3 miejsca w lewo. I mam 1,4 kg. Zapiszmy odpowiedź. Całe zakupy ważyły 1,4 kg. Gotowe? Zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.